Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować sernik dyniowy na korzennym spodzie. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania spodu korzennego będą nam potrzebne 170 g ciasteczek korzennych oraz 50 g masła. Masło roztapiamy. Ciasteczka wsypujemy do woreczka strunowego i kruszymy wałkiem. A następnie wałkujemy, żeby otrzymać drobne kawałeczki. Do tak przygotowanych ciasteczek wlewamy roztopione i trochę przestudzone masło. Całość łączymy dobrze ze sobą. Ciasteczka z masłem wsypujemy do tortownicy o średnicy 20 cm. Wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie bierzemy szklankę lub kubek i ciasteczka wgniatamy do dna formy. Tortownicę ze spodem ciasteczkowym wkładamy do lodówki. Do dużej miski wrzucamy 300 g upieczonej dyni, bez skórki oczywiście. Wlewamy 2 jajka i 2 żółtka. Wsypujemy 40 g budyniu waniliowego bez cukru. Dosypujemy 150 g cukru. Wlewamy sok z połowy średniej pomarańczy. Dodajemy 1 łyżkę mąki pszennej. Dodajemy 750 g sera twarogowego z wiaderka w temperaturze pokojowej. I całość blendujemy. Masa sernikowa gotowa. Bierzemy formę z ciasteczkowym spodem i wlewamy masę sernikową. Formę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 150 stopni, grzanie górę-dół bez termoobiegu na około 1,5 godziny. Sernik upieczony, pozostawiamy je do wystygnięcia, a następnie wkładamy na kilka godzin do lodówki. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.